Noga! Brawo! Wracaj! Rzut, rzut, rzut! Brawo! Sorry! Dzień dobry, przed nami przedstawiciel Aptek Koprzewnica, Radek Konieczny. Cześć Radek. Witam, witam. W Tarnobrzegu mówimy drużyny Zawisły. Można powiedzieć, że były takie to swoiste derby województwa świętokrzyskiego. Aptek Koprzewnica przeciwko KS Norów. Na boisku walki było co niemiara. No tak, rzeczywiście. Dwa różne oblicza do przerwy i po przerwie. Do przerwy przegrywaliśmy 2-0, ale potem pokazaliśmy klasę i... No właśnie. Także wydaje mi się, że dobry wynik. Dokładnie, dokładnie. Było 0-2, skończyło się 5-2. Naprawdę pokazaliście niesamowity lwi pazur, niesamowity charakter. Tak będzie w następnych meczach? No tak zakładamy. No na razie jesteśmy jeszcze na etapie zgrywania się, bo niektórzy chłopaki, no z niektórymi gramy po raz pierwszy, także myślę, że z meczu na mecz będzie lepiej. Porównując skład z poprzedniego sezonu z jesieni, troszeczkę się różnicie, jak powiedziałeś. Tak, tak. Pozostało może ze 4 chłopaków chyba ze zeszłego sezonu, a teraz no, młoda krew doszła, także myślę, że będzie dobrze. Jakie plany na ten sezon? Gdzie celujecie? W które miejsce? Myślę, że tak jakoś specjalnie nie myślimy, nie wychodzimy w przyszłość za bardzo. Każdy kolejny mecz gdzieś tam, żeby się udało fajnie zagrać. Będzie sympatycznie. Dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia. Dziękujemy.